wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku prezentującym mini gry, czyli gry takie, które są, jeżeli chodzi o kampanię, szybko się je przechodzi. Niektóre posiadają tryb multiplayer online, jeżeli nie, to ewentualnie podzielny ekran. Wszystko będzie to oceniane i omawiane w około 5 minut, jak nie więcej. Mamy tutaj Start Game, Help Options, High Scores, który jest, może być jako singlowy, jako show online scores, czyli jeżeli chcemy zobaczyć wyniki, które są faktycznie, ale oczywiście jest to już przedawnione, bo to jest LDA, firma, która już w sumie nie istnieje i ona nie robi już aktualizacji światowego rankingu najlepszych wyników, ale jak widzicie, można sobie singlowo zobaczyć, jak wam dobrze poszło. Mamy options, tutaj mamy do wyboru sounds, full screen game hints, czyli pokazywanie, co tak naprawdę można tutaj zrobić, czy chcemy grać w okienku, czy w full screenie, czy z dźwiękami, czy bez dźwięków, czy game hints, czy jakieś takie małe podpowiedzi w grze, jak widać. Longbow Digital Arts, tak się nazywa firma, która skonstruowała tą grę, Vortibal. Wersja 1.1.5, jak widzimy, help, tutaj mamy pomocnik, która nam mówi, czego trzeba unikać, co trzeba wziąć najchętniej, co nam służy, co służą pewne elementy. Wszystko jest opisane dokładnie co i jak. Więc bierzemy sobie Start Game i opisowo zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o taką grę logiczną. Tutaj mamy, o proszę bardzo, szybciutko, tu zbieranie monet, omijanie tych właśnie przeźroczystych, jak to było przedstawione w instrukcji i wszystko się wyjaśni, proszę bardzo. Z początku gra wydaje się bardzo, bardzo łatwa, ale jednak z poziomu na poziom ten stopień ciężkości ulega zwiększeniu. Tych poziomów jest bodajże 24, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i jest naprawdę ciężko, jeżeli chodzi tutaj o ten poziom. Czyli jest ten utrzymany, czyli nie jest tak, że jest cały czas łatwo, łatwo i to się... I to jest aż do znudzenia, tylko cały czas się dzieje, cały czas coś przybywa, ubywa. I po prostu jest zmiana jakby miejsca, też tekstur, jak widzicie, jest też zmiana, jeżeli chodzi o tempo, ten zegar płynie szybciej, wolniej, jest więcej tych monet, mniej monet, więc jeżeli tak by skrótowo powiedzieć, poziom gry oceniamy bardzo dobrze, tekstury powiedziałbym dobrze. Dlaczego dobrze? Dlatego, że troszkę mi się napis ten level 3, jak macie ten zegarek, co tam się pojawia, jest trochę niewyraźny i on jakby... jest niezauważalny. I to jest ciężko przepatrzeć. Natomiast monety się prezentują dobrze. No i ta ruchoma właśnie kula z tą jakąś tam wyrażającą swoją tam miną, czy jak to tam woli. To w ogóle tak a propos, jeżeli ktoś jest dobry z astronomii, to pewno już z czymś się mu kojarzy, prawda? To już sobie odpowie na to pytanie w komentarzach. A więc mogę ocenić w skali 1 na 10, 7. Za tekstury, sterowność i poziom gry, że tak powiem. Także to wszystko, jeżeli chodzi o tą grę. Przechodzimy do kolejnej. No i przed nami kolejna gra, taka jak właśnie Vazal. No generalnie, jeżeli chodzi o logikę, polega na tym, że mamy sobie statek i po prostu podbijamy jakieś asteroidy, jakieś właśnie... też mamy tutaj tryb option, widzimy music, change keys, tak, change keys. Mamy tutaj to ustawienia, to jest akurat przedstawione w trybie cyfrowym, czyli tak naprawdę on nam nie powie, co żeśmy ustawili. Co żeśmy ustawili tutaj i tutaj muszę powiedzieć, że no... opcje są bardzo, że tak powiem, trochę takie bardzo średnie, jeżeli chodzi o cały anturaż, jeżeli chodzi o menu, tekstury i tak dalej, ułożenie, to jest MonkConnet, które oczywiście też już nie istnieje pewnie, albo można ją gdzieś po niej gdzieś ściągnąć, wersja 1.2 Vazala, także można to sobie zobaczyć. Bierzemy sobie New Game i na przykład tu piszą, że akcja rozgrywa się gdzieś tam w okolicach XXIV wieku, jest sobie jakiś statek i po prostu ma za zadanie tam jakoś tam podbijać te planety, nie używając oczywiście jakichś tam wrogich, prawda, kontaktów z każdym napotkanym, że tak powiem, tutaj osobnikiem. Tak, i to tak mniej więcej wygląda, że mamy sobie taki statek i tu są też, krążą też inne statki. Mamy też na prawym dolnym rogu coś jak fuel, czyli paliwo. Czyli musimy tego paliwa używać bardzo oszczędnie. Jeżeli ktoś będzie
by było używać nadmiarze, no to to paliwo po prostu, ale bardzo szybko się skończy niestety i no... Prędko radość nie potrwa, tu widzimy jakiś pas planetoid, coś tutaj mam, misję na Kalypso, na Księżycu Jowisza. Nie, przepraszam, nie na Księżycu Jowisza. Aha, mamy tutaj jakiś Litem B. Nie chcę, na razie nic nie chcę. Kalypso, lecimy tam. Jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście wybór tego backgroundu, który tutaj jest, jest losowy. Także powiem, że tutaj no... Mamy, to już jest blisko, bo widzę, że się bardzo napis szybko przemieszcza. Aha, już wiem. Już jest. Już prawie, prawie. No. Tutaj jednak grawitacja tych planet działa, co ciekawe, więc trzeba się bardzo, bardzo szybko odbić od tego... tej siły ciężkości, bo on potrafi przyciągać i jeżeli ktoś na przykład nie ma paliwa, no to już praktycznie się nie wydobędzie stamtąd i praktycznie no jest skazany na to, że ta gra po prostu tej gry po prostu nie ukończy. Jeżeli chodzi o ocenę w skali od 1 do 10, to bym powiedział, że 7 jednak. 7, dlatego że tutaj jednak chodzi o... Bardzo fajnie jest przedstawiony, jeżeli chodzi o tutaj rozkład tych wszystkich planet i tak dalej. O, jak widzicie, fuel zero, engines down, czyli po prostu paliwo się już skończyło i tak to mniej więcej wygląda. Rozmieszczenie planet jest jak najbardziej autentyczne. Wciskamy sobie na przykład spację i mamy na przykład cały układ słoneczny. No tutaj trochę tej linie, które tutaj są narysowane, są błędnie trochę tutaj gdzie przedstawione, ale to nie szkodzi, wiadomo mniej więcej o co chodzi, jak to wygląda. I mamy na przykład przedstawione, jak są teraz obecnie planety przedstawione w wielkiej kolejności. I teraz tak. Sobie odciskujemy spację. I na przykład, o, mamy tutaj statek, na którym się znajdujemy. Co prawda na filmie tego nie będzie za dobrze widać, ale mniej więcej. W skali od 1 do 10, 7 za tekstury, za ciekawy tryb gry, też poziom trudności. Opcje są trochę takie bardzo średnie i jeżeli chodzi o tutaj czasami takie jakieś bugi, czy właśnie coś, to też tam zdarzają się czasami takie bugi, więc dlatego taka ocena, nie inna. Tak więc zapraszam do już do kolejnej gry. A oto kolejna gra, która będzie przedstawiona w tej grze, to jest Mutant Storm. Jak widzimy, tutaj mamy do wyboru dużo rzeczy, bardzo dużo. English, Netherlands, mamy wybór języków, też pomocnik mamy opcje, tylko że te opcje są tutaj no bardzo rozwinięte, to może naprawdę sobie nieźle tutaj poustawić. Na przykład bierzemy sobie sound, ja na przykład teraz będę gadać i będę miał poważny problem, żebyście mnie usłyszeli. Menu volume, muszę to zmniejszyć na powiedzmy 8%, żeby tak było swobodnie, dam na 24. Go back, tak jest, wszystko się zgadza. Display, sound, display. Mamy tutaj do wyboru też oczywiście video mode, color depth, full screen, frame sync, texture quality. Mamy na wybór jakości tekstury w zależności od karty graficznej, czy nam będzie dobrze chodzić, bo nie ukrywam niestety, ale ta gra wymaga no co najmniej jednorodzeniowego procesora, może być z Pentiuma 4, 2.4, 2.2 ewentualnie, 1 giga RAM albo pół giga RAMu, co jest no, troszkę jednak za mało i ewentualnie w trybie okienkowym, żeby po prostu tych kalatek było nieco więcej. Tak więc jeżeli chodzi o tyle, przechodzimy do jakby konkretów. Play single player, zobaczcie jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o rozgrywkę, tak jest, mamy room 1, tutaj bardzo taki dosyć... Poziom jest dosyć ciężki, jak zauważycie. Nie? Dokładnie. Powiem tak. Początkowo, na razie nie jest ciężko, ale z biegiem rund ten poziom będzie naprawdę ulegać zmianom. Będzie ulegać zmianom, dlatego że po prostu chodzi o to, że... chodzi o to, że tutaj... jak widzicie... jeżeli ktoś jest niewprawiony, jeżeli chodzi o gry logiczne, to może bardzo szybko tej polec, także musi się wykazać tutaj trochę jednak tym sprytem bystrością, jak widzicie na przykład teraz
No, jednak trochę było tego za dużo i nie dałem rady. Także, jeżeli chodzi o tej tekstury, jest nawet całkiem ciekawie. Troszkę skromnie, mogło być nieco lepiej, ale nie jest źle. Nie jest źle. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o grę. Oceniłbym ją w skali od 1 do 10, 6,5. Dlaczego 6,5? Tekstury troszkę są za słabe. Wysokie wymagania sprzętowe, a plusem jest to, że jest bardzo ciekawy tryb, wielofunkcyjne opcje. Ciekawy... Bardzo ciekawy tutaj widzimy, no, jak widzimy, no, trochę tutaj tak nie za bardzo ten wynik tutaj mi wyszedł. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą grę w skali od 1 do 10, 6,5. Jeszcze raz zaznaczę przedstawienie kolejnej gry tutaj, że tak powiem, nazywa się ona Space Haste, dwójeczka. Znaczy tutaj jest jeszcze to... trochę takie, że tak powiem, stare to logo, jednak mamy do wyboru 8 pojazdów, z czego 4 są zablokowane. Oczywiście ja mam tutaj trochę dużo rzeczy podblokowane. Mamy też 8 torów i jak widać, można tutaj sobie ustawiać głośność efektu, głośność muzyki, jasność, grafika, jakości grafiki, input options, czyli chodzi o tej o sterowanie. Jak to mniej więcej wygląda, resolution, czyli chodzi tutaj o rozdzielczość, tak? Wybieramy sobie na przykład, o ile się uda. Udało się, dobra. Dokładnie. I bierzemy sobie na przykład, jeżeli chodzi tutaj o, proszę bardzo, na przykład ten. Żeby było nieco trudniej, proszę bardzo. Nieco trudniej. To jest chyba bodajże ostatnia mapka. No... która ma w sobie trochę nieodkrytych rzeczy. Nie do końca o to mi chodziło. Chodziło mi o tą, dokładnie. Żeby po prostu pierwszy tor z brzegu, żeby mam to jakoś mniej więcej szybko przedstawić, dlatego że też nie mam za bardzo czasu, jak to mniej więcej wygląda. Tak to wygląda. Mniej więcej. Można sobie wybrać kształt kamery, czy może być taka jak teraz, czy na przykład taka, czy na przykład... No tylko mamy dwie. Także też tak... Nie za szeroko, że tak powiem, bo tutaj trochę, no... Panowie się nazywali kiedyś Midas Games, ale zmienili nazwę chyba na Grim Cop. I to jest obecnie firma już nieistniejąca, bo gra powstała, zresztą jak pozostałe, które tutaj wymieniam i oceniałem, pochodzą z początku XXI wieku. Zresztą co widać po też jakości, po tym... te gry się prezentują, jeżeli chodzi o tutaj, no, generalnie tu chodzi o jakość. No, jeżeli chodzi o tekstury, to wypadają tutaj bardzo, bardzo średnio. Bardzo średnio. Nie powala, ani jakoś to nie jest jakaś taka tragedia. Narzucone jakieś tekstury, byleby to się jakoś tam łapało wszystko do jednej kupy i żeby to miało jakiś tam swój klimat rodem z... związany z przyszłością, że tak powiem. Bo tutaj te pojazdy unoszą się nieco nad ziemią. Zresztą na pewno już zauważyliście. Nie mają kół. Także, no... Poziom trudności jest do wyboru. Jest easy, jest medium, jest hard. Przy easy, no to jest dosłownie, żeby wygrać, to jest naprawdę bardzo łatwo. Także tutaj nie widziałbym kłopotów. Tutaj akurat wybrałem sobie hard, żeby pokazać mniej więcej, jak to się prezentuje. Jak widać, no... Czasem bywa ciężko tutaj się przebić momentami, ale jak widać, nie odpuszczają. Nie odpuszczają i walczą tutaj jak... Dokładnie. Dokładnie. Mam taką małą, fajną sztuczkę, którą inni oczywiście nie mają. Są takie do zbierania takie fajne znaczki, które się tam jakoś tam na swój sposób nazywają i one po prostu dają jakiś bonus w postaci większego boosta, w postaci tego, że dostajemy jakąś tam broń, czy tarczę, czy ochronę, cokolwiek. Jest też taki już jak energy, czyli nam ta energia po prostu też oczywiście, jak zauważyliście, ubywa. I to też jest ważne, bo inaczej wyścig będzie nieukończony. No i teraz jest kolejna kwestia. Jest coś takiego jak bariera dostania się do wyścigu, tak jak na przykład teraz to się stanie, jeżeli tego nie zrobię, na przykład. Który właśnie mi to przeszkodził. Jeden z graczy i na przykład, żeby przejść dalej,
trzeba być pierwszym, a nie trzecim na przykład. I to jest taki idealny przykład. W skali od 1 do 10, jeżeli chodzi o stopień trudności, jeżeli chodzi o w ogóle o wszystko całokształt, dałbym 7,5. Troszkę tekstury mam sobie dużo do zażyczenia, troszkę jednak tutaj czasami, jeżeli chodzi o sterowność, czy też bardzo też taką niezręczną kwestią jest to, że na przykład mamy Music Volume Effect Volume. To ten efekt Volume powoduje, że nam suwak od stereomiksa nam przesuwa po prostu. Czy ten pasek ładowania, który się pojawia podczas toru, jest nazwa toru i opis. Też ten pasek ładujący się powoduje, że ten suwak po prostu rośnie w górę, co jest dziwną rzeczą, niewyjaśnioną. Nie wiem, dlaczego tak to się stało. Trudno powiedzieć. Dlatego 7,5. Z tekstury troszkę mam sobie do zażyczenia. Sterowność jest średnia, jeżeli chodzi o poziom, jest nawet wysoki. Jeżeli chodzi o cały ten krajobraz, cały ten wizerunek, jakby ten taki sam pomysł, to też jest bardzo dobry. Także dostaję taką ocenę, a nie. No to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą grę. W końcu nareszcie musiałem tutaj trochę nieco, że tak powiem, odczekać, że tak powiem. Dlaczego? Otóż no niestety jedyną wadą w tej grze to jest brak ustawienia głośności dla muzyki, dla menu, jak się włącza daną aplikację. No niestety tego nie ma, to jest trochę nie na korzyść. Można grać w okienku, można grać w full screenie, można ustawić sobie anti-aliasing, czyli wygładzanie tekstur 4-krotnie, 8-krotnie, zależy kto jaką ma kartę graficzną. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, są powiedzmy okolice procesoru jednorodzeniowego 1.7, 1.8, 512 RAM, no nawet bym powiedział 384, tak bardzo nietypowo, niestandardowo nadpowiem, bo też miałem okazję przy 384 mega ramach też da radę odpalić tą właśnie grę jak Audiosurf, która w 2009 roku, dodam, dostała podwójną nagrodę za najbardziej ciekawy pomysł i za to, że przez największe zainteresowanie, jeżeli chodzi o ludzi online i wypromowanie tej gry, interesowanie jest tak duże, że po prostu, jeżeli chodzi o rankingi różnych gier, różnych takich właśnie punktów, tam są czasami takie też te rankingi uaktualniane, nadal, mimo że gra powstała całkiem niedawno, bo jakiś niedawno, zależy, 5-6 lat, zależy kto też jak na to spojrzy. I tu widzimy na przykład taki tryb jak mono, czyli po prostu kolor klocków są jednolite, są różne. Jeżeli chodzi o łatwy tryb, to jest mono, jest map points i bodajże z tego, co mi się nie wydaje, chyba kilka innych i też są też na wyższym poziomie, na najwyższym poziomie, jakiś tam Elite Mono, Elite Pointman, czyli takie już naprawdę bardzo, bardzo trudne. I to jak widzimy, no, na razie idzie wszystko pomyślnie. Tak jak tutaj, właśnie, powiedziałem, tutaj czasami uważam, ten rozrzut klocków bywa czasami bardzo szybki, bo tempo, jak jest szybkie, klocki przebiegają szybciej. Jeżeli tempo jest bardzo wolne, wtedy klocki przebiegają bardzo wolne, tych klocków jest w zasadzie niewiele. Zależy też od rytmu, tak, bo on to wszystko generuje na podstawie, on to wszystko analizuje, jak zauważyliście. Był taki pasek, analizował tempo, uderzenia, zejścia i tak dalej, różne inne kombinacje, jeśli chodzi o muzykę, tak. Mogę tu powiedzieć od siebie, że wygrywa tutaj muzyka rockowa, muzyka eurodance'owa i nawet bym powiedział, że
No, czasami też elektroniczna, to musi być dobra muzyka elektroniczna. No i też trance i techno, to są takie główne gatunki, których można naprawdę uzbierać bardzo dużo punktów, są naprawdę bardzo trudne do przejścia. Tak jak na przykład trochę też tutaj, bo tak jednak ten rozwód tych muzyk jest bardzo różny. I jak już mówiłem, no, tekstury. Tekstury prezentują się nieźle. Mam na najniższych, na minimalnych, dlatego że tutaj po prostu chcę jak najbardziej kompatybilnie to przedstawić, jeżeli chodzi o płynność. Nie chcę tutaj to za dużo na klatkach stracić. I mogę tu powiedzieć, że no, gra jest naprawdę świetna. Chodzi tutaj o sam pomysł, typografia, która też pasuje i też ta nawet... Na lewym górnym logu jest taka mapka fajna, która pokazuje wyższe, niższe, szybsze, wolniejsze tempo nagrania. I ta kuleczka, która się tam przemieszcza, to jest właśnie ten nasz tutaj statek, który zbiera te klocki i on się właśnie przemieszcza teraz właśnie pod górę. Czyli to znaczy, że tempo jest wolne jak na razie. Ale potem już jak widzimy, dochodzimy do najwyższego szczytu już prawie i zaraz będzie bardzo szybkie tempo ponownie. I znowu będzie poziom trudności podwiększony, że tak powiem, przez tempo nagrania. I także to wszystko tak wygląda. Jakbym miał ocenić w skali od 1 do 10 tą grę, to dałbym 9. 9, dlatego że naprawdę pomysł jest świetny. Gra kosztuje jakieś $10, także jeżeli ktoś chce kogoś stać, tak, i chce być, tam nie wiem, no, zapisany w rankingach światowych, tak, uploadować też nawet swoją muzykę, bo też jest taka opcja, jest chyba, oni chyba tam nawet mają taką bazę, że możesz uploadować swoją muzykę, proponować ją innym, żeby inni ją przeszli w jakichś tam różnych trybach i tak dalej. Wszystko można tutaj się dowiedzieć na głównej stronie Audiosurfa albo skontaktować się z osobą, która to wszystko, że tak powiem, stworzyła, tak? No i mamy potem, wiadomo, ścieżka się skończyła. Who else played the song? Oczywiście ja gram na razie na singlu, więc jako takich rankingów tutaj nie ma. I tu jest wszystko napisane, ile punktów zdobyłem, jakieś bonusy dodatkowe. Na przykład tutaj dostałem match 11, czyli score at least one color class that uses 11 blocks, czyli plus 11% bonusu za to, że było co najmniej 11 klocków, czyli połowa wypełnionego pola. I dostałem łącznie ponad 50 tysięcy punktów, jak widzicie. Tak więc, jak mówiłem, w skali od 1 do 10 dałbym 9. Zasługuje na tą ocenę, naprawdę, jeżeli chodzi o całą kompozycję menu, czcionkę, typografię, wszystko ładnie pasuje. Ten efekt wizualny też taki, no, można powiedzieć nawet ciekawy, taki paintowy dosyć mocno, ale jest całkiem niezły. Bardzo też mi się podoba właśnie ten ranking online, który tam jest uaktualniany. To, że potrafi generować ścieżki bardzo dokładnie. Więc no, powiedziałbym tutaj naprawdę, no, świetna robota ze strony kolesi, którzy nie bez powodu wygrali te dwie nagrody o wartości 3000 i o wartości 20 tysięcy. Także naprawdę świetna robota, tylko pogratulować. I dlatego ma też u mnie 9. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tą grę. Kolejna gra, już taka trochę ze starszej daty. No, powiedzmy, gra została stworzona przez polskich ludzi, że tak powiem, firmę Destan, jak to widzicie, programowanie Michał Tatka, Mateusz Makowiec, grafika i animacja Mariusz Sajak i muzykę Dariusz Ziętara. W pełni jest to zrobione przez polskich graczy, polska gra firma Destan, jak to się na to nazywa, czyli tak, bierzemy już sobie, wczytaj grę, anuluj, bierzmy sobie na przykład, powiedzmy, no niech będzie kampania, żeby tutaj nie owijać za bardzo w bawełnę. Niebieska czapka, pustynia, tak jest i tak to się mniej więcej prezentuje, jeżeli chodzi tutaj o tą grę. To jest taki bomber, taki trochę urozmaicony, że tak powiem. Taki urozmaicony bomber. No, jeżeli chodzi o poziom, on pozostaje, że tak powiem, zwiększony na poziom, także wszystko tu ulega zmianie, więc no... Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście będzie coraz trudniej, nie ukrywam. Będzie coraz trudniej. Więc tutaj, no, kwestia tych stworków, tych plansz, tak dalej. Będzie to się na pewno zmieniać. Ale już mogę zaznaczyć na wstępie, że jeżeli chodzi o tekstury, to jeżeli chodzi o takie gry typu 2D, to jest nawet dobrze. Jeżeli chodzi o ciężkość, to też nie jest całkiem źle.
można by tutaj troszkę się czepiać tej czcionki, która no, mnie się trochę za bardzo, no ale no niestety nie podoba. Można byłoby coś tutaj trochę jednak pozmieniać. Tutaj jeżeli chodzi o czasami taką rzecz jak ustawienia głośności. Nie wiem, czy coś takiego jest. Trudno mi jest cokolwiek na ten temat powiedzieć, więc... No... Powiem tak. Poziom gry jest... jest wysoki, jest wyższy, coraz wyższy. Jeżeli chodzi o sterowanie, to jest tak samo jak w bomberze. Po prostu poruszamy się strzałkami i rozrzucamy sobie bombę kontrolem. To by było chyba na tyle. Jeżeli chodzi o sterowność, grafika... No, jak już mówiłem... No, też mówiłem, jeżeli oczywiście tak w skalę od 1 do 10, no to no nie ukrywajmy, gry 2D już trochę, że to powiem, wyszły jednak sporo z użytku, więc 5,5. Aczkolwiek, no, grafika jest przeciętna, sterowanie jest klasyczne, także tak nie za bardzo powala i też nie za bardzo jakoś imponuje, czyli tak bardzo, bardzo średnio. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten rodzaj gry, jak Powrót Bombera, zrobiony przez firmę Destan. No jak widzimy tutaj, mamy kolejną grę, Big Sky Racing, kolejna minigra, która tak naprawdę, no, tutaj widzimy, że właśnie, trzeba włożyć obraz płyty. To jest pierwsze, co ostrzega ta gra. Mianowicie tutaj jest wymagana płyta główna, czyli nie można sobie, że tak powiem, włączyć grę i mieć ten spokój, że już nie wrzucamy płyty. Trzeba ewentualnie stworzyć wirtualny napęd, zgrać płytę i po prostu wrzucić ją jako ISO. I po prostu wtedy można się nacieszyć pełnią, doskonałości tej gry, także już za chwilę to zrobię. Okej, dobra, musiałem przyjść nieco do starszej wersji, ponieważ gdzieś zapodziałem obraz, nie wiadomo gdzie jest, nie wiem. Więc tak, do rzeczy. Mamy też tutaj znowu zarówno opcje, mamy tworzenie gracza, mamy sterowanie, ustawienie sterowania dla poszczególnych graczy, grafika, można sobie ustawić, grafikę, jakie ja na razie mam mało, dźwięk też można sobie ustawić. Ja bym radził wyłączyć tą muzykę, która tutaj jest, ponieważ ona... jest... trochę nie pasuje jednak. Mnie się na przykład nie podoba. Aczkolwiek nie zaprzeczam, że jakoś tam na swój sposób jest na pewno fajna. Rekordy okrążeń. Tu jest taka fajna, bardzo fajna tabelka przedstawiona, jakie osiągnęliśmy poszczególnymi radiokontrolami, bo to są auta na pilot, nie ukrywajmy. Sterowane. Elektrycznie bądź... mi się wydaje, że chyba benzyną albo elektrycznie. Tego właśnie Big Sky Racing nie określił. Mamy tutaj poszczególne auta, poszczególne tory, wszystkie przedstawione co i jak, osiągnięte czasy. No to na razie nie... wiele z nich nie zostało, że tak powiem, zrobionych. Tak więc wstecz, pokaz slajdów. No to mamy też pokaz slajdów, czyli pokaz zdjęcia, jak to mniej więcej naprawdę wygląda. Demonstratycznie można sobie obejrzeć, jak wygląda taki wyścig i tak dalej. Wielu graczy, czyli mamy na przykład tryb uruchom grę w sieci, tylko z tym jest jeden problem. Gra jest już na tyle stara, że znaleźć czynny serwer jest już niemożliwe, a szansa, że ktoś stworzy serwer, jest bardzo, bardzo, bardzo nikła. Także tak to wygląda. Ewentualnie można tą grę uruchomić w sieci, jeżeli ty odpalasz serwer, lub ewentualnie jeżeli do kogoś się podłączy, wtedy bierzemy dołącz do gry w sieci i wpisujemy wpisz adres serwera gry, który tam chcemy się połączyć, tak? Uruchom grę w sieci na przykład, tak? Bierzemy uruchom grę w sieci i na przykład nam rejestruje adres IP, który tutaj jest przedstawiony. Bierzemy wstecz, odłącz się, tak? I mamy też tryb na przykład podzielonego ekranu, jak widać. Tryb podzielonego ekranu, wybór pogody, jak widzieliście też długość wyścigu, ile ten wyścig może trwać, czy może być to wyścig otwarty, czy zamknięty, już za chwilę do tego dojdziemy, wstecz, jeden gracz, szybki wyścig, przeciwników jest 7, wyścig otwarty, damy sobie jedną minutę, żeby za bardzo tutaj nie zamęczyć zbędnymi jakimiś tematami, także tak to będzie wyglądać, wybierzemy sobie pogodę słoneczną. Można też na przykład losowa, pogoda losowa, wyścig otwarty, jedna minuta, trasa jest taka, zespół może sobie wybrać model, bierzemy sobie start i tak to mniej więcej będzie wyglądać. Ja na przykład zajmuję tam według systemu 12 miejsc, bo już tam parę razy zdarzyło mi się nim przejechać i chcę to pokazać, jak to się mniej więcej prezentuje. Bierzemy sobie, wciskamy C, C zmieniamy sobie tutaj między innymi, ja wam trochę pokażę, bo też trochę ćwiczyłem, na kamerze TV, jak to się prezentuje. No, mam ustawione jakość, że mało. Jakościowo, że mało.
O co chodzi? Mianowicie tutaj no wszelkie jakieś takie z dokładnością, jakieś takie właśnie wyglądy niektórych tekstur są bardzo, bardzo wygładzone, że tak powiem. I tutaj no powiem, że to jest trochę taka bolączka, jeżeli chodzi o właśnie taką szczegółowość. No jest tutaj wszystko bardzo prosto przedstawione, no przeciętnie. Jest bardzo przeciętnie, jeżeli chodzi o grafikę. Powiem wam szczerze, nawet jakbym ustawił to na najwyższych możliwych, wygląd by niewiele by się zmienił, także jeżeli chodzi tutaj o samą strukturę, to jest bardzo skromnie, także no jeżeli chodzi o na przykład już kolejną rzecz, sterowność, trzeba tutaj troszkę jednak się zapoznać z tym, tutaj z tą tutaj fizyką tej gry, bo jest naprawdę bardzo, ale to bardzo trudno, żeby tutaj naprawdę coś tutaj takiego osiągnąć ciekawego i udowodnić, że ma się w tym jakieś pojęcie i zobaczyć, że naprawdę nie jest łatwo, tak jak tutaj na przykład kamerą TV widzicie, straciłem sekundę i 15 setnych do lidera. To są oczywiście boty na poszczególnych jakichś tam kategoriach, wziąłem wyścig otwarty. Gdybym wziął wyścig zamknięty, czyli inaczej, wyścig chodzi o puchar, inaczej, to wtedy auta byłyby tego gatunku, którym ja jeżdżę, czyli wszystkie byłyby Junior STD. No ale wyszło tak, jak chciałem wybrać, żeby nieco urozmaicić rozgrywkę, także tak to się prezentuje. No, widzimy. To wszystko jest na niskich detalach, że tak powiem. No i też dużo robi rozdzielczość, oczywiście. Ale jeżeli chodzi o grafikę, to nie powala. Jeżeli chodzi o sterowność, jest nawet łatwo, jeżeli chodzi o poziom utrzymania tego radiokontrola, czy jeżeli chodzi o poziom tych botów, czy nawet rozgrywki online, to jest nawet dobrze. Powiedziałbym, że mogłoby być trochę lepiej, mogliby trochę limit zwiększyć, bo jest na serwerze limit do 8 graczy i nie można większej. Także tutaj jest trochę jednak za mało. Także w skali od 1 do 10, 7. Minusem jest to, że troszkę za mało slotów, jeżeli chodzi o tryb multiplayer online. Grafika jednak daje sobie trochę nawet bardzo dużo do życzenia. No, opcje są średnie, jeżeli chodzi o no tej parę takich innych ciekawych, jak rekordy okrążeń, pokaz to są takie dodatki też ciekawe, demonstracja, czy też właśnie na przykład wybór trybów z pucharu na wyścig otwarty na przykład. Także tak to wygląda. W skali od 1 do 10, 7. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tą grę. Przechodzimy do kolejnej. Tak więc, jak widzicie, mamy kolejną grę, która pokazuje Generaly. Trochę jest ukryty tutaj ta nazwa tej gry. I sobie na przykład wybieramy różne jakieś tam, prawda? Jak to będzie na przykład sobie, o taki rozkład, wybierzemy sobie. Wybór torów jest naprawdę spory. Są też specjalne strony, w których można pościągać jeszcze kilka innych, różnych. Także można to naprawdę nieźle to przedstawić, opcje. Są też bardzo rozbudowane, można zrobić rozrzut punktów, można zrobić, czy dostawać za najszybsze okrążenie, czy nie dostawać, czy ma być start od punktacji odwrotnej, czy randomalnie, czy według punktów. Długość wyścigu ma być w kilometrach, w okrążeniach, ile ma wynieść masa paliwa, ile ma konsumować tego paliwa, ile ma mają się opony zużywać, czy wchodzą w rolę uszkodzenia. Na przykład ja mam tak ustawione akurat, że tych uszkodzeń akurat, ale nie ma. Bierzemy sobie Odmonset Language, na przykład, no, jest wiele języków do ściągnięcia, naprawdę sporo. Na razie mamy pierwotnie angielski i szwajcarski. Bo dlatego, że to przez ludzi ze Szwajcarii wymyślone i to oni właśnie, bracia Juka i Hanna Rabina, stworzyli tą grę. Także tak powiem, że tak zaznaczę. No i możemy sobie na przykład zaznaczyć, że możemy wyświetlać cienie, Ghost Car, czyli jak bierzemy sobie, jedziemy singliwo i chcemy pobić jakiś czas okrążenia, Engine Volume, Skate Volume, Effects Volume, i tu mamy też Game Speed, damy sobie na przykład na 200%, Goofy Reverse, czyli on-off, czyli po prostu chodzi tutaj o jakby o kierunek. To by było na tyle. Czyli opcje są bardzo rozbudowane, jeżeli teraz kwestia graficzna. Już się ładuje. Jak widzimy na wstępie. No jak to Generaly. Bardzo, to jest wszystko wychylone na max, także tutaj wszystko widać. Ten dym, on jest wszystko tak bardzo paintowo przedstawiony, więc jak by to powiedzieć, przedstawiony to w sposób paintowy, jest naprawdę wykonany świetnie, jeżeli chodzi o tryb tutaj
różne, bo tak, jeżeli chodzi o to, może są różne pojazdy, tak? Mamy tutaj do wyboru formuła, mamy do wyboru inne, jakieś na przykład bardziej dragsterowe pojazdy, monster trucki, bardziej w stylu takie WRC, mogą być, są też mini, są różne. Torów też jest kilka. Tekstury prezentują się jak na taki paintowy gust naprawdę bardzo dobrze. Generalnie tutaj, jeżeli chodzi o trudność, jest naprawdę ciężko, ale to można sobie ustawić. Generalnie jest, no, nawet powiedziałbym naprawdę ciekawie. Menu tak trochę skromnie, można byłoby coś jeszcze dodać, ale to jest taki trochę taka minigra, więc można byłoby na tym też trochę zaoszczędzić. Czcionka jest czytelna, co zaznaczam, nic tam, nie trzeba się domyślać, co jest napisane. To jest duży plus, bo w niektórych czcionkach można się na przykład pomylić. Tutaj menu też się dobrze prezentuje, graficznie też nie najgorzej. Jeżeli chodzi o tryb, tutaj tryby, to jest tylko i chyba wyłącznie jeden, czyli sobie wybieramy przeciwników, wybieramy jakieś tory, długość w kilometrach, w okrążeniach, zależy jak kto sobie tam wybiera. Czy możemy na przykład wziąć sobie select, powiedzmy select, na przykład wybieramy sobie 5 i sobie randomalnie, jak widzicie, zaznacza, jak ktoś, a jak ktoś jeden, na przykład bierze 1-1 i ustawia, który i jak. Można też usunąć, można też na przykład przenieść do innego folderu Move to, także jest, opcje są rozbudowane, jeżeli chodzi o taką minigrę, także tutaj naprawdę bardzo duży plus. W skali od 1 do 10 daje 8,5. Za grafikę, za rozbudowane menu, które jest tak naprawdę zrozumiałe chyba dla każdego, za poziom trudności, za sterowanie. Jedynym minusem to jest chyba to, że to menu jest jednak troszkę takie skromne, ale to jest jednak chyba akurat z tych najmniejszych minusów, także jeżeli chodzi o samą naprawdę grę, to naprawdę warto spróbować i skosztować i ocenić, czy naprawdę było warto zagrać sobie chwilę, poświęcić jakiś tam czas i tutaj spróbować, jak to się nam prezentuje. Także to by było na tyle. Ocena w skali od 1 do 10, 8,5. Tak, przedstawiam wam kolejną grę, jak diamenty. No, stykaliście się z tym w telefonach, już na komputerze kiedyś były, czy nawet na innych aplikacjach, żeście pewnie to grali. To jest taka kolejna, że tak powiem, klasyczna, jakże wersja gry w stylu diamenty przez firmę Ganymede Technologies w wersji 1.0. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o informacje o grze. Zaraz zobaczymy, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Informacja o grze. Pozostało czasu tyle i tyle. Tu wszystko napisze: wynik, czas wymiany, nazwa użytkownika, opcje. Opcje, których oczywiście jako tak ono jest, że rozpocznij grę. A niewiele nam to mówi. Efekty dźwiękowe. Czy mają być włączone efekty dźwiękowe, czy wyłączone? To jest tylko to, czyli bardzo niewiele, jeżeli chodzi o opcje graficznie, jeżeli chodzi o menu, tak średnio. Powiem wam, że jeżeli chodzi o właśnie tutaj... przestawienie, o właśnie, chodzi o to, że trzeba kliknąć jeden element, drugi i się wszystko przestawia. Także tutaj mniej więcej tak to się prezentuje. Widzimy, o, proszę bardzo, wszystko się przesuwa i tak dalej, i tak dalej. I tak to mniej więcej właśnie wygląda, jeżeli chodzi o prezentację tejże gry, która tutaj jest przedstawiona. I widzimy, że no tutaj powiem tak, tekstury są wykonane, jeżeli chodzi o diamenty, są wykonane nawet ciekawie, powiem szczerze. Jeżeli chodzi o menu, to też tak średnio, tak średnio dobrze. Ale jeżeli chodzi tutaj na przykład o opcje, no to niestety, ale to jest jakaś, że tak powiem, jakaś pomyłka w sztuce jednak, bo te opcje mogą być jednak bardziej nieco rozbudowane, jak wybór rozdzielczości, jak głośność, wybór głośności, bo na przykład ktoś nie chce za głośno słyszeć tych dźwięków, tak, i ktoś sobie na przykład tego nie życzy, czy na przykład tych efektów dźwiękowych wyłączyć, których oczywiście, no niestety, ale ich się jakby no nie da ustawić, jeżeli chodzi o głośność. To jest opcja, w opcji jest tylko pauza, zakończ grę i efekty dźwiękowe, także bardzo, bardzo skromnie i nic poza tym. Także wezmę sobie zakończ grę. Tyle i tyle, dobra. Tak to mniej więcej wygląda. W skali od 1 do 10 to jest kolejne klasyczne wydanie, które nie powala, ani jakoś nie odrzuca, czyli po prostu 5. W
Fakt, trochę tutaj jednak, jeżeli chodzi o opcje, miałbym tutaj naprawdę sporo do zażyczenia, bo można sobie wybrać rozdzielczość, można byłoby sobie wybrać, nie wiem, no kurczę, jakość tekstur przetwarzanych, bo one jednak się ruszają, te jednak można byłoby ustawić. No wymagania są naprawdę śmiesznie niskie, także myślę, że każdemu by to weszło, więc no tutaj nie byłoby z tym problemu. Jeżeli ktoś by chciał szukać czegoś konkretniejszego, coś bardziej logicznego, to poszukajcie sobie coś bardziej lepszego, ale Diamonds to jest jakby kolejny jednak pretendent do tego, że to jest nadal to samo i niczego nie wnosi po prostu. Tak więc ocena 5 na 10. A oto przed wami kolejna gra z serii Stand. Gra, jak sama nazwa wskazuje, wchodzi tu jakiś wyczyny kaskaderskie w różnych trybach, jeżeli chodzi tu o właśnie, o, na przykład tutaj wybrałem sobie zawody kaskaderskie, prawda? Coś takiego mniej więcej wygląda, że po prostu wciskając shift, lewo, górny, dolny, lewo czy w prawo, sobie właśnie się obracamy lub oczywiście musimy wylądować na czterech kołach, tak? Bo tak jak ja teraz to zrobiłem, jest to niezaliczone. Także tak to wygląda. A jeżeli chodzi o tej, zwróćcie uwagę na detale, prezentują się nawet całkiem nieźle. To jest gra też z początku XXI wieku, więc można by powiedzieć, że no całkiem niezła robota. Jeśli chodzi tu o ludzi z firmy Team 17, naprawdę pokazali tutaj niezłą sztukę, tylko jest jeden tutaj malutki minus, niestety nie ma trybu multiplayer, gdzie online, gdzie można sobie zagrać przez internet z ludźmi. To jest tylko niestety wersja taka bardziej single, a jeżeli już jest multiplayer, to tylko i wyłącznie na podzielony ekran, jak to się kiedyś stosowało w starszych grach, jeśli chodzi o ten rodzaj multiplayer, że tak powiem, na tamte czasy. Także tak to wygląda. To nie jest na pewno łatwe, bo trzeba najpierw ogarnąć, jeżeli chodzi tak o jakieś tutaj, mamy tutaj wiele trybów, na przykład próba czasowa, wyścig Trip Arcade, mistrzostwa, czyli właśnie chodzi o ten tryb, tą kampanię, którą wspomniałem właśnie, że po prostu mamy jakąś tam zamierzoną kwotę na początku, wykupujemy jakieś auto i po prostu zaczynamy ulepszać. O to chodzi w mistrzostwach, że tych torów jest kilkanaście i za każde zajęte miejsce jest jakaś tam kasa, tak? Ewentualnie są jakieś tam zawody kaskaderskie, gdzie można uzbierać dodatkowe pieniążki. Jest coś takiego jak próba czasowa. Próba czasowa polega na tym, żeby pobić swój jak najlepszy z potem, ewentualnie jakiś tam pośredni, potem ten najlepszy. Lub też nawet czas autora, jak to niektórzy nazywają. Jeżeli ktoś to zdoła pokonać, można wygrać pojazd do z listy zablokowanych. Jeżeli to będzie we wszystkich torach, tak oczywiście. Mamy tutaj też tryb wyścig, czyli taki tryb bardziej taki pojedynczy, czyli wybieram sobie auto, jakiś tor i jedziemy, ilość okrążeń, ilość przeciwników, poziom. Tryb arcade już jest bardziej tak jakby, to są też jakby takie, znaczy to nie są mistrzostwa, to jest jakby, wybieram sobie gatunek auta i po prostu ścigam się z autami jednej klasy. I jest postawiony próg, że musi zająć co najmniej czwarte, trzecie, drugie, pierwsze. I tam są pewne progi za zajęcie, powiedzmy, ostatniego etapu, pierwszego miejsca. Wygrywasz jakieś tam auto i tor, prawda? Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o tryb arcade. Także tutaj jest, tych trybów trochę jest, jak na tamte czasy. Mamy coś takiego jak gra wieloosobowa, która oczywiście na razie nie mam podłączonego pada, także nie pokażę wam, na czym to jak polega katalog. Czyli mamy tutaj właśnie do przeglądania jakieś wozy, właśnie takie typu radio control, tory, zawieszenie, wspomaganie, baterie, właśnie silnik, rama, hamulce, skrzynia biegów, dopalacze, ogumienie, układ napędu. I to wszystko oczywiście w trybie mistrzostwa jakąś tam cenę kosztuje, prawda? Jeżeli mamy na przykład tor, powiedzmy, taki powiedzmy dosyć piaskowy, to Ultra Grip jest najlepszy. Jeżeli chodzi o na przykład tutaj kwestię taką bardzo taką asfaltową, czyli to sliki są najlepsze, super slick, tak jak zresztą nazwa mówi. Także tak to wygląda. No i to są oczywiście poszczególne rodzaje podzielone, ten, oczywiście wiadomo, te z samego końca są oczywiście najdroższe.
W skali od 1 do 10 jakbym miał oceniać, dałbym 8,5. Dlaczego 8,5? Ponieważ grafika, sam design menu, czcionka jest czytelna, jeżeli chodzi o poziom trudności przeciwników, też jest bardzo, bardzo duży. Te tryby są bardzo ciekawe, które tutaj przedstawiłem i omawiałem. Jedyną tak naprawdę wadą jest to, że nie ma trybu multiplayer w wersji jakby takiej online. Jest tylko taki na podzielony ekran, w sensie, no to i to tylko tyle. To jest taki jeden taki minus. 8,5 na 10. Jeżeli chodzi o ocenę, także całkiem nieźle. I wkrótce przedstawię tutaj listę innych gier, które tutaj omawiałem wcześniej, także zobaczycie listę ocen i sami stwierdzicie, czy ocena jest słuszna, czy niesłuszna. Tak więc, jeżeli macie jakieś gry też na przykład do polecenia, na przykład jakieś takie mini gry, które znacie i chcielibyście zapodać tam powiedzmy, nie wiem, przez Facebooka, czy przez inne źródła komunikacyjne, to wtedy zostaje właśnie no, ewentualnie Facebook, gadu-gadu, Akuku, no to zresztą to samo. Jak macie jakieś ciekawe pomysły, tytuły, coś takiego, piszcie śmiało, także zobaczę, obadam recenzję, zrobię, zobaczymy, jak to tam wszystko funkcjonuje, także do następnego odcinka.